witam na leśnym kanale. Z tej strony Michał i dzisiaj zaprezentuję Wam rację żywnościową od Arpolu. Jest to zestaw indywidualnej racji żywnościowej SR8. W tej racji znajduje się kurczak z ryżem i warzywami, pasztet wiejski, suchary, dżem malinowy, koncentrat napoju herbacianego, mieszanka owoców, baton zbożowo-owocowy, guma do żucia, cukierek zawierający ekstrakt kawy naturalnej, cukierek zawierający witaminę C, przyprawy, wieczko plastikowe, serwetka nawilżona, papier toaletowy, woreczek strunowy, łyżka jednorazowa, rurka do napojów, haczyk, tabletka do dezynfekcji wody, bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny. Po przeczytaniu zawartości opakowania możemy wywnioskować, że posiadamy wszystko do przygotowania ciepłego posiłku oraz spożycia go. Także dłużej nie przedłużając, zabieramy się za otwieranie paczki. Mój Letterman Wingman, jak ktoś się pytał. Wyciągamy zawartość. Odkładamy na bok. I tak. Jest nasze danie główne. Kurczak z ryżem i warzywami. To jest pasztet wiejski. Razem z pastką i wieczkiem. Także odkładamy na bok. Co my tutaj jeszcze mamy? Co to jest? Baton zbożowo-owocowy o smaku morelowym. Miał. Dwie paczki sucharów specjalnych SU1 piastowskie. Co my tu jeszcze mamy? Dżem malinowy. Tutaj mamy łyżeczkę razem z serwetką. Następnie, co to jest? Speedy Hot, czyli to pewnie jest bezpłomieniowy podgrzewacz. Tak jest, zgadza się. Tak to się prezentuje. Tutaj, co my tu jeszcze mamy? To jest zestaw wszystkich przyborów. Serwetka, papier toaletowy, serwetka nawilżona, guma do żucia, cukierki, przyprawy. I tak, co tu mamy? Mieszanka owoców rozgrzanych. Ok. I tutaj. Co tam się było? Koncentrat napoju herbacianego instant o smaku cytrynowym. Ach, no tak. Jeszcze słomka. Haczyki. Jak na razie nie wiem, do czego one służą. A, haczyki i tabletka. Także mamy komplet. Także na sam początek przygotujemy sobie danie główne, czyli kurczak z ryżem i warzywami. Skład: mięso z ujca kurczaka 48%, ryż 18%, woda, marchew 12%, groszek zielony 8%, przyprawy, wzmacniacze smaku i inne badziewia. Ogólnie nie jest źle. No i nasz podgrzewacz. Oczywiście najpierw instrukcja. Otwórz plastikową torbę w miejscu wskazanym strzałką. Włóż do środka nieotwarte opakowanie z posiłkiem, umieszczając je pomiędzy dwiema saszetkami z substancją grzewczą. Napełnij wodą rękaw do miejsca zaznaczonego linią. Złóż plastikowy rękaw nad posiłkiem. Wsuń do papierowego pudełka, połóż płasko. Podczas podgrzewania dwukrotnie przewróć pudełko z podgrzewaną konserwą. Po 15 minutach ciepły posiłek jest gotowy do spożycia. Otwórz we wskazanym miejscu, wyjmij opakowanie z posiłkiem. Uwaga, zawartość będzie gorąca. No na to liczymy. Wyciągamy nasz podgrzewacz. Wszystko zgodnie z instrukcją.
duży napis wzbudzający zaufanie. Tu otwierać. Także tu otwieramy. To jest otwarte. Są dwie saszetki. Wszystko się zgadza. Instalujemy nasz posiłek. Między dwoma saszetkami. Wszystko się zgadza. I do tej linii napełniamy wodą. Tak, mamy wodę i podlewamy naszą roślinkę. Szybko składamy to i wkładamy do kartonowego opakowania. Teraz odstawiam to na 15 minut na bok i zajmiemy się innymi rzeczami. Teraz możemy się zabrać za nasze dodatki. Jak wcześniej wspominałem, mamy tu suchary, dżem malinowy, pasztet wiejski, dodatki typu serwetki, cukierki, przyprawy. Jest nasz baton zbożowo-owocowy, mieszanka owoców liofilizowanych, herbata, łyżka słomka i haczyki oczywiście. Łyżki słomki i haczyków spożywać nie będziemy, więc zacznijmy od koncentratu napoju herbacianego. W międzyczasie pochwalę się, że przed chwilą dostałem telefon, znaczy zatelefonowali do mnie z pewnego sklepu, gdzie reklamowałem swojego Myphone'a Hammer Axe wersję LTE. Tak, niestety musiałem go tak szybko zreklamować, ledwie po miesiącu użytkowania. Ale już wrócił, podobno jest naprawiony. Mam taką skromną nadzieję. Prawdopodobnie nakręcę o tym kolejny filmik z moich odczuć, korzystając z telefonu. A, jeszcze nie przeczytałem, co tu jest. Koncentrat napoju herbacianego, instant o smaku cytrynowym. Składniki: cukier, glukoza, rekordowy kwasowości, cytrynowy, barwnik, karmel amoniakalno-siarczkowy. Kurwa, to mnie nie zabije. No nic. Sposób przyrządzenia na zawartość saszetki: rozpuścić w 250 ml zimnej wody i wymieszać. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Okej. No, ja miałem troszeczkę ciepłą wodę. Nie wiem, mam nadzieję, że nic się tam nie aktywni. Otwieram naszą łyżeczkę. W tle pewnie słychać, jak pracuje podgrzewacz bezpłomieniowy. Cały czas przygotowuje się tam nasz posiłek. Znaczy w sumie mój, pewnie spróbujecie, chyba że sobie kupicie. Jeszcze w międzyczasie pokażę wam, że nasz podgrzewacz pracuje jak pojebany i troszeczkę wody wyciekło. Ale chyba wszystko jest ok. Tak, no próbujemy herbatki. Zwykła cytrynowa herbatka z proszku. Co by tu dalej? Zobaczymy mieszankę owoców liofilizowanych. Co tu jest ciekawego? Co tu jest napisane? Skład: ananas minus 20%, truskawka minus 20%, jabłko bez skórki minus 20%, banan minus 20%, wiśnie minus 20%. No to co, oni to odejmowali zamiast dodawać? No i sprawdźmy. Sposób stosowania: do bezpośredniego spożycia lub po uwodnieniu niewielką ilością wody. No nic. Mamy tu jakieś owocki. No spróbujmy. To jest chyba banan. Całkiem niezłe, muszę przyznać.
ususzone. Prawdopodobnie później doleję do tego wody. Ale smaczne. No to otwieramy sobie nasze suchary specjalne. Suchary prawdopodobnie każdy próbował w życiu. Nie wierzę, że ktoś jest taki, żeby po prostu nie spróbował sucharów. Do tego sobie dodamy pasztet wiejski. Spróbujemy, jak to smakuje. Co tu jest? Pasztet wiejski, konserwa wieprzowa sterylizowana, składniki mięso wieprzowe 71%, całkiem nieźle jak na pasztet. Wątroba wieprzowa 13%, skórki wieprzowe, sól spożywcza, no oczywiście, że niedrogowa, chociaż bywało i tak, cebula suszona, przyprawy. Otwieramy to cudo. Widzę, że dodali etykietkę. W poprzednich racjach nie było etykietek, na przykład mieliśmy pasztet i konserwę. Po prostu było chybił, trafił. Albo się trafiła konserwa, albo pasztet. 50-50. Ładnie pachnie. Wygląda jak pasztet. Spróbujmy. Konsystencja także normalna. Zagryziemy sucharem. Bardzo dobre połączenie. Pojedzone. Popijemy sobie naszą herbatką. Pasztet bardzo dobry. Teraz możemy sobie go zakryć wcześniej wspominanym plastikowym wieczkiem. Zamykaj się. Odstawiamy na bok. Owoce infuzjowane także. Później spożyjemy. Suchary też sobie odstawimy. No tak, dżemu malinowego nie spróbowałem, no ale dżem to dżem. Myślę, że zostawię go sobie na później. I mamy jeszcze baton zbożowo-owocowy o smaku morelowym. Nie chcę się czytać składu. Przeczytam po prostu tak. Owoce 50%. No i w sumie więcej nie będę czytał. Otwieramy go. Co my tu mamy? Jest baton w jakimś czymś białym. Prawdopodobnie to jest papier ryżowy. Próbujemy. Tak, zgadza się, to jest papier ryżowy. Wyraźnie czuć, że przeważają tutaj morele. Jest ich aż 35%. Dobre, naprawdę jeszcze sobie gryznę. Dobra. Wkładamy to. Też zabiorę jaki bajzer. Robię tutaj. Na polwoju. Zostały nam nasze dodatki, haczyki oraz tabletka do dezynfekcji wody. No może trochę instrukcji tutaj na temat tabletki. Każda tabletka zawiera 8,5 mg NaTCC. Uwalnia 5 mg wolnego chloru w 1 litrze wody. Wrzuci się tabletkę do 1 litra wody, o ile to możliwe, przefiltrowanej niepewnego pochodzenia. Woda nadaje się do picia po 30 minutach. 30 minutach działania tabletki. Nie połykać tabletek. Termin przydatności to 02/2019 rok. Wyprodukowana to Jabel, może Jabel Polska. Tym nie będziemy się bawić. Także jeszcze zobaczymy, co jest w dodatkach. A nasza główna potrawa już jest prawie gotowa.
wszystko. To jest woreczek strunowy. Nasz kofik, tabletka. Cukierek. Trochę się zapchałem tym batonem. Jest sól, pieprz. Cukierek dyki z witaminą C. Beef fresh. Chusteczka nawilżana. Dodatkowy, duży woreczek strunowy. Prawdopodobnie na śmieci lub inne odpady. Jest duża serwetka. Fajnie. Guma do rzucia. Xylitol. Redukuje próchnicę, chroni przed próchnicą. Ciekawe motto, ciekawy slang. Co tu jest? Słodzona w 100% naturalnymi, naturalnym ksylitolem. Kurwa, no nie wiem co to jest. Nic. Guma oczywiście o smaku miętowym. I jest nasza taśma życia, czyli tak zwany papier toaletowy. I to wszystko w dodatkach. Ponad 15 minut już minęło, ale nadal wszystko pracuje. Raczej nalałem odpowiednią ilość wody. Wszystko jest naprawdę mega gorące, aż parzy. Także bardzo trzeba uważać. Widać, że cały czas ta para się unosi. Więc myślę, że jeszcze poczekamy 5 minut. Wszystko nadal pracuje, pomimo że odczekaliśmy kilka dodatkowych minut. No nic, zabieramy się za otwieranie, mam nadzieję, że się nie poparzę. Widać, pudełko mi zamokło, prawdopodobnie przez tą parę, ale ewentualnie coś się wylało. Delikatnie wyciągamy. To już raczej nie będzie nam potrzebne. Kładamy na bok. Przerwiemy tutaj, jak instrukcja nakazała. Także niepotrzebne. Ciągamy delikatnie. Jest nasz gorący posiłek. Zobaczymy, jak w środku. To także nam niepotrzebne. Wszystko ładnie paruje. Z jednej i drugiej strony. Ok, otwieramy. No faktycznie parzy. Pudełko stawia opory. Nie chcę za mną współpracować. Ale chwila, momencik i... Jest wszystko gorące. Wygląda całkiem apetycznie. Całkiem. Jest nasz oto kurczak. Niam. Bierzemy naszą profesjonalnie wylizaną po pasztecie łyżkę. I próbujemy. Są całe kawałki kurczaka i jest pod spodem ryż. Spodziewałem się czegoś innego, że będzie więcej ryżu niż kurczaka. Jestem pozytywnie zaskoczony. No i próbujemy. Gorące. Muszę was zaskoczyć, ale smakuje jak kurczak z ryżem i warzywami. Naprawdę. Jest to smaczne, chociaż nie jest doprawione. Zaraz sobie doprawimy. Jeszcze użyjemy naszej taktycznej serwetki. Już nie jesteśmy świniami. Sobie dosolimy.
Tyle wystarczy. Spesatyzmów. Trochę pieprzu. Pyk, jest nas pieprz. Awokado taki. Konkretny ten pieprz. Trochę wymieszać. Ok. I kolejny test. To jest naprawdę pyszny posiłek. Jak na rację żywnościową, po prostu jestem mile zaskoczony. Dobryzę sobie sucharem. W sumie to by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Chętnie z wami podyskutuję na różne tematy. Dziękuję i zapraszam.